Siemana. Będziemy dzisiaj pewnie wkładać silnik, jeśli damy radę zdążyć przed pogodą. Auto sobie podniosłem. Pozbyłem się chłodnicy klimatyzacji, tej klimatyzacji. Zbędne obciążenie, wiadomo. Masa wrogiem przyspieszenia. Oczyściłem sobie skrzynię. Przeczyściłem troszkę całą komorę silnika. Nie wygląda tragicznie. Sanki są bardzo solidne. Gdzie było troszkę rdzy, to przeczyściłem, prysnąłem to Hammerride'em. Ogarnąłem skrzynię, założyłem łożysko, wszystko nasmarowane, pin włożony, który wchodzi przez ten widelec. Wszystko jest nasmarowane ładnie. No i teraz będziemy powoli wrzucać silnik. Silnik już wisi. Podniosłem sobie też delikatnie skrzynię do góry, żeby łatwiej włożyć silnik. No i powoli będę go opuszczał. Silnik włożony, złączony ze skrzynią. Downpipe też złączony. Skrzynia na razie złapana jedną śrubą, ale dam wam jedną dobrą radę. Niczym zaczniecie wszystko skręcać, sprawdźcie sobie sprzęgło, tak? Zapnijcie je pierw i sprawdźcie, czy to łożysko jest zapięte. Bo jeśli tego nie zrobicie, zużycie wszystko, okaże się, że sprzęgło wam nie chodzi. Więc bez sensu. Sprawdźcie to od razu. Taka dobra rada na przyszłość. Nagram wam teraz mały update. Silnik siedzi. Chłodnica włożona. Koło pasowe musimy jeszcze dokręcić. Zbiorniczek siedzi. Wszystko już jest podłączane. Paliwo, filtr będzie trzeba kupić nowy, ale to jutro. Rozrusznik, skrzynia jest cała już złączona. Downpipe jest złączony do turbo. Turbo jest podłączone. Wszystko jest praktycznie podłączone. Alternator to jeszcze będzie trzeba założyć pasek, więc jego nawet jeszcze nie dokręciłem do końca. Została jedna maska, akumulator, zbiorniczek na spryskiwacze, kolektory wydechowe, połączyć cały wydech, wlać olej do skrzyni, właśnie, bo nie ma oleju w skrzyni, wlać olej do skrzyni i tyle, intercooler, popodłączać wszystkie odmy i będziemy próbować to palić. A jeszcze wodę zalać, wodę, to znaczy płyn chłodniczy. Nówka chłodnica jest. Nóweczka. Przezalewam filtr olejem. Zawsze to ułatwi mu start przy każdej wymianie oleju. Zalewamy chłodnicę pierw krwią Predatora. Wstępnie mamy wszystko poskładane. Intercooler, nowy filtr paliwa. Chłodnica zalana. Olej zalany, filtr oleju wymieniony. Na razie to tak na krótko po prostu spróbujemy odpalić. Olej w skrzyni też zalany. Wyciągniemy sobie teraz bezpiecznik od zapłonu, żeby przekręcić go parę razy, żeby zbudować ciśnienie oleju, bo ten silnik stał parę miesięcy, więc niech on się chociaż dobrze nasmaruje olejem, niczym odpalimy go. Bezpieczniki i ten oto jest bezpiecznikiem od zapłonu i poduszki. 15. Zaraz wam pokażę. Dokładnie to jest ten. No, nie otworzę tego kominerek. Ten. Wyciągamy go. I teraz już nam auto nie powinno zapalić. Będziemy kręcić.
Dobra, zbudowało nam się już ciśnienie. Spróbujemy go zaraz odpalić. Pierwsza próba odpalenia. Coś jest z rozrusznikiem nie tak. Silnik pali, ale rozrusznik jest zepsuty, kręci cały czas, nawet po wyłączeniu stacyjki. Druga rzecz, górna rurka od chłodzenia turbo miała malutką dziurkę i po prostu ciekła. I skończyło to się tym. A dokładnie tym. Próbowałem to wyciągnąć jeszcze jak turbo tam się działo, ale niestety. W tym momencie będę musiał to jakoś wyciągnąć w imadle, nie wiem, coś pokombinować. Turbo ogarnięte. Niestety musiałem to wywiercać, ale udało się. Gwint był nietknięty, udało się, więc zakładamy turbo z powrotem na swoje miejsce. Mały update, wszystko poskładane, płyny zalane, akumulator podpięty i palimy pierwszy raz. Zobaczymy. Silnik chodzi równiutko, nie ma żadnych błędów. Teraz sobie odpowietrzymy układ chłodzenia. Nic nie cieknie spod niego. Troszkę nam tu paruje, bo wczoraj nam wyciekło troszkę płynu chłodzącego, jak wyciągałem turbo na kolektor. To się, że tak powiem, wygotuje samo. Poza tym auto chodzi ładnie. Śniegu nam dzisiaj trochę napadało, jest masakra.